Dzień dobry, witamy w piątek 19 lutego. Za nami kolejny tydzień treningów w wykonaniu piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego, a już jutro pierwsza w tym roku walka o ligowe punkty o godzinie 12.40. Zaległy mecz 17. kolejki Fortuna pierwszej ligi z GKS-em Tychy tutaj przy Alei Unii Lubelskiej 2. O tym, jak te ostatnie dni wyglądały, o tym, jak to spotkanie może wyglądać, porozmawiamy teraz z trenerem Wojciechem Stawowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to czy w pana odczuciu rycerze wiosny są już do tej wiosny na 100% gotowi? Tak, jesteśmy przygotowani na 100%. Wszystko to, co mieliśmy zaplanowane, zostało przepracowane i wypracowane. Także jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć rozgrywki ligowe. Co było do przewidzenia? Dużo pytań od dziennikarzy na to pierwsze spotkanie. Bartłomiej Pawlak, Polska Agencja Prasowa, pyta, czy po zimowych transferach obowiązuje w klubie hasło Ekstraklasa albo śmierć, bo cele UKS-u były znane od początku sezonu. Jak trener i drużyna podchodzi do rundy rewanżowej, kiedy już nie da się uniknąć roli faworyta? No absolutnie takiego hasła w klubie nie ma, bo uważam, że jest to słabe hasło. To, że mieliśmy taki cel i dalej taki cel mamy, wiedzieliśmy przed rozpoczęciem rozgrywek, więc te transfery, jeżeli cokolwiek zmieniają, to tylko to, że po prostu drużyna jest silniejsza, ale nie powodują tego, że akurat trzeba się takim hasłem posługiwać. Natomiast mamy świadomość tego po prostu, o co gramy, mamy świadomość tego, jaki został przed nami postawiony cel i chcemy po prostu to zrealizować, ale żeby zrealizować cel, to trzeba przede wszystkim skupiać się na tym, co jest tu i teraz, na najbliższym spotkaniu i dla nas ono jest najważniejsze, najbardziej istotne. Nie wybiegamy aż tak daleko w przyszłość z tego względu, że każdy ma tego świadomość po prostu, o co gramy, więc po co o tym co chwilę mówić, przypominać, jak gdyby napędzać taką niepotrzebną koniunkturę. Ważne jest to, co się dzieje teraz. Na chwilę obecną mamy przygotowania do meczu z GKS-em Tychy. To jest dla nas najważniejsze i chciałbym, żeby ten mecz po prostu nas do tego celu przybliżył. A nie pamiętam tej drugiej części, czy chodziło tam o faworyta, czy... Jak drużyna podchodzi do rundy rewanżowej, kiedy już nie da uniknąć się roli faworyta? Podchodzimy dokładnie tak samo, jak podchodziliśmy w momencie, kiedy się rozpoczynał sezon. My, kiedy ten sezon rozpoczynaliśmy, też byliśmy stawiani w gronie faworytów. Myślę, wszystkie zespoły, które niestety spadają z Ekstraklasy, mają taką ambicję, żeby do tej Ekstraklasy wrócić i ze względu na to, że w tej Ekstraklasie grały i nabierały pewnego doświadczenia, już jak gdyby z definicji uważane są za faworytów. Teraz oczywiście miejsce w tabeli, które zajmujemy, ta runda pierwsza, która jest za nami, jak gdyby tylko i wyłącznie potwierdziła nasze aspiracje i to absolutnie niczego w naszej postawie nie zmienia. Każdy mecz chcemy zagrać na swoim dobrym poziomie i na tym się skupiamy. Jaką część drogi UKS pokonał jesienią? Dłuższą, krótszą, trudniejszą, łatwiejszą? Pokonaliśmy taką drogę, która dała nam drugie miejsce w tabeli i bardzo dobrą pozycję wyjściową do tego, żeby myśleć pozytywnie przed każdym następnym meczem i dążyć do tego, żeby po prostu w czerwcu się cieszyć. Także ta droga była taka, jaka była. Może na początku była to taka, można powiedzieć, autostrada bez żadnych innych pojazdów, no a potem w końcówce trochę tych pojazdów na autostradzie się pojawiło, trzeba było troszkę manewrować, ale te manewry zakończyły się tym, co powiedziałem, drugim miejscem i bardzo dobrą pozycją wyjściową. Jeśli popatrzymy na tabelę, to nasuwa się takie jedno stwierdzenie, że patrząc na to, co jest, można śmiało powiedzieć, że wszystko zależy od nas. Jesteśmy na takim miejscu w tabeli, że jeżeli tego miejsca nie oddamy nikomu, to cel zrealizujemy, a ambicje mamy takie, żeby gonić tych, którzy są przed nami, a przed nami jest Termalika. Kolejne pytanie, czy UKS celuje w bezpośredni awans, czy obronienie drugiego miejsca? Czy baraże będą rozczarowaniem i nie za dużym ryzykiem? Tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość. Po prostu ja chcę, żeby cel został zrealizowany i myślę, że każdy, kto jest związany z UKS-em i kibicuje temu klubowi, chcę, żeby ten klub znalazł się w nowym sezonie w Ekstraklasie. A jaka poprowadzi nas do tego droga,
Jaki scenariusz napisze życie, to już jest kwestia, której ja dzisiaj nie wiem. Oczywiście ja będę robił wszystko i drużyna będzie robiła wszystko, żeby awansować bezpośrednio do ekstraklasy, ale to jest sport i po drodze mogą wydarzyć się różne rzeczy, których my dziś nie jesteśmy w stanie po prostu przewidzieć. Jak trener ocenia zimowe wzmocnienia? Czy kadra jest już kompletna i czy wyróżnia się na tle rywali? Wzmocnienia były bardzo dobre. Wzmocnienia były przede wszystkim przemyślane. I w mojej ocenie, pomimo tego, że jeszcze się nie rozpoczęły na dobre rozgrywki ligowe, to w pełni trafione. Przykładem niech będzie Mikel, który znalazł się w jedenastce tej kolejki Pucharu Polski, która się odbyła. To pokazuje, że już został zauważony. Podobnie jest z Ricardinho, zawodnik, który idealnie pasuje profilem do naszego zespołu i też zawodnik, który zna polskie realia. Piotr Janczukowicz, młodzieżowiec, który zaliczył bardzo dobry występ w meczu z Legią Warszawa, szczelił w swoim debiucie bramkę. No i oczywiście Adam Marciniak, solidna firma, bardzo dobry obrońca, który na pewno tutaj wzmocni ten blok obronny, tak zresztą jak i każdy zawodnik, przychodząc tutaj, wzmacnia każdą praktycznie formację, a tym samym podnosi poziom sportowy naszego zespołu, więc ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że na pewno kadrowo jesteśmy zespołem silniejszym niż to miało miejsce jesienią i mam taką ogromną nadzieję, że również jesteśmy silniejsi piłkarsko, bo jak gdyby dalecy od tych złych rzeczy, które po prostu czasami w naszej grze się pojawiały, bo nad tym żeśmy pracowali, żeby właśnie te wszystkie błędy po prostu wyeliminować. Jak scharakteryzowałby pan swój zespół u progu rundy wiosennej? Jakie powinny być jego najmocniejsze strony? Bardzo dużo pracowaliśmy w okresie przygotowawczym nad grą obronną całego zespołu, bo ten element kulał. Ja zresztą w wielu wywiadach powtarzałem, że w poprzednim okresie przygotowawczym troszeczkę te proporcje były zachwiane na korzyść gry ofensywnej, a niestety nie korzyść tej defensywnej, stąd duży akcent położyliśmy właśnie na grę defensywną całego zespołu. Mam nadzieję, że to będzie zdecydowanie lepiej funkcjonować, jeżeli chodzi o nasz zespół, szczególnie ta faza przejściowa, bo ona troszkę kulała. Pracowaliśmy również nad tym, żeby eliminować do minimum błędy indywidualne. No, człowiek jest tylko człowiekiem, więc te błędy pewnie się będą pojawiały, ale byleby nie miały one wpływu na wynik spotkania. Natomiast myślę, że cały czas naszą siłą jest ofensywa, bo takich mamy piłkarzy kreatywnych, dobrze grających do przodu. Też pracowaliśmy nad skutecznością, bo ona jest bardzo ważna. Jeżeli ona będzie funkcjonować na dobrym poziomie, to będzie nam dawała bramki, a bramki powinny dawać zwycięstwo. Jeszcze jedno pytanie od Bartka Pawlaka z Polskiej Agencji Prasowej. Kto, pomijając Termalikę, będzie najgroźniejszym rywalem UKS-u w walce o awans? Każdy najbliższy przeciwnik jest dla nas najgroźniejszy. Ja nie uważam, żeby Termalika była tym zespołem, który po prostu tylko i wyłącznie jest naszym głównym rywalem. Każdy najbliższy mecz, każdy najbliższy przeciwnik to jest ta drużyna, która jest najtrudniejsza i dla nas najważniejsza. Teraz pytanie od Piotra Gryma z portalu tuuć.pl. Czy patrząc na dyspozycję na ostatnich treningach, jest pan spokojny o formę swojego zespołu przed startem rywalizacji? Gdybym wiedział na 100%, a tego nigdy człowiek nie wie, bo na 100% wie się tylko jedną rzecz, o której nie będę mówił, a myślę każdy wie, o co chodzi, co każdego człowieka niestety w życiu czeka na 100%. To gdybym wiedział na 100%, że moja drużyna, nasza drużyna, drużyna UKS-u będzie tak się prezentowała w meczach ligowych, jak się prezentuje na zajęciach, to pewnie bym po raz pierwszy od wielu, wielu lat jako trener usiadł sobie na ławce i spokojnie patrzył na mecz, bo bym był pewny tego, że ten zespół po prostu będzie naprawdę grał bardzo odpowiedzialnie, widowiskowo i skutecznie. Ale powtarzam, to jest sport. Mecze mistrzowskie zdecydowanie różnią się od gier kontrolnych, od gier wewnętrznych, w ogóle od
całej jednostki treningowej. No jednak ktoś, kto tym zespołem dyryguje, ktoś, kto ten zespół prowadzi, przy linii musi stać, ale z wiarą. I ja z taką wiarą będę stał, bo wierzę w ten zespół, wierzę w zawodników, wierzę w to, co zrobiliśmy. Uważam, że zespół jest naprawdę w dobrej formie i z pokorą, ale z dużym optymizmem podchodzę do tego, co przed nami. Piotr pyta też o najbliższego rywala. Czego obawia się pan najbardziej ze strony GKS-u Tychy? Nie obawiam się niczego szczególnego, jeżeli chodzi o GKS Tychy. Przede wszystkim wierzę w swoją drużynę i w to, co robiliśmy do tej pory, jak pracowaliśmy. Natomiast każdego rywala szanujemy. Ja też każdy zespół szanuję. Uważam, że GKS Tychy jest drużyną, która od kilku sezonów bardzo dobrze poczyna sobie na poziomie pierwszej ligi. To jest zespół doświadczony, ograny, dobrze poukładany, bardzo groźny. Więc na pewno czeka nas tutaj ciężki mecz, ale wierzę w to, że po prostu moja drużyna stanie na wysokości zadania i bardzo dobrze rozpocznie ten sezon, tą rundę rewanżową. Jak zawsze pytania przesłali też przedstawiciele redakcji ŁKS Fans. Czy warunki atmosferyczne przeszkadzają w realizacji mikrocyklu? Boisko pod balonem jest trochę mniejsze niż pełnowymiarowe. No na pewno nam to pracy nie ułatwia, ale takie same warunki mają wszystkie zespoły w Polsce, więc trzeba sobie po prostu umieć z tym poradzić. Nasze szczęście polega na tym, że oprócz boisk tych na zewnątrz ze sztuczną nawierzchnią mamy również balon. Oczywiście tam są pewne różnice, jeżeli chodzi o warunki klimatyczne. Inne są pod balonem, inne na zewnątrz, czy o przestrzenie, na których my trenujemy, ale również i w takich warunkach możemy realizować to, co chcemy po prostu grać, to, co chcemy w danej jednostce treningowej zrobić. Także nie było żadnych utrudnień w tym, żeby się po prostu dobrze przygotować do tej rundy rewanżowej i zrealizować to, o czym mówiłem wcześniej, czyli po prostu ten plan, który mieliśmy skrupulatnie zaplanowany i skrupulatnie realizowany. Jan Sobociński zostanie wytransferowany po zakończeniu sezonu. Czy będzie to miało wpływ na ilość minut, które otrzyma w meczach na wiosnę? To kolejne pytanie od Piotra Świtalskiego. To jest przyszłość, jeżeli chodzi o Janka Sobocińskiego. Natomiast teraz to jest teraźniejszość. Nas czeka jutro spotkanie z GKS-em Tychy i na boisko wybiegają najlepsi zawodnicy na chwilę obecną, bo tu chodzi o dobro zespołu. Ja się nie kieruję czymś takim, czy ktoś w ŁKS-ie za pół roku odejdzie, czy odejdzie za rok. Jeżeli na daną chwilę jest zawodnikiem w optymalnej formie, to po prostu wychodzi. Janek jest w bardzo dobrej formie. Dziś mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest nasza kluczowa postać, czy jedna z kluczowych postaci, jeżeli chodzi o ten blok defensywny. Na pewno Janka w mojej ocenie będzie nam brakować z chwilą, kiedy opuści ŁKS, no ale takie jest życie piłkarza, że pewien czas spędził tutaj w ŁKS-ie, bardzo dużo zrobił dla tego klubu, jest jego wychowankiem. Myślę, że tutaj będzie chciał się godnie z tym klubem pożegnać. Najlepsza forma to po prostu awans do ekstraklasy i myślę, że w ten sposób zapisze się takimi naprawdę znaczącymi czcionkami w historii tego klubu. Czy po transferze Ricardinho i odejściu Daniela Czelei kadra zespołu jest już zamknięta, czy możemy się spodziewać, że jeszcze ktoś drużynę opuści? Uważam, że nikt już drużyny nie opuści, przynajmniej ja nie mam takich sygnałów, że byłoby jakieś zainteresowanie którymkolwiek z naszych piłkarzy na tyle duże, że miałby naszą drużynę opuścić, więc tak jak mówię, uważam, że takiego ruchu nie będzie ani w jedną, ani w drugą stronę. My, pamiętajmy o tym, zaczynamy jutro rozgrywki ligowe, wprawdzie jest to mecz zaległy, ale to już jest liga, to są punkty, o które po prostu walczymy, dlatego no tutaj po prostu skupiamy swoją uwagę i powiedziałem to wcześniej, no życie pisze różne scenariusze, nie można niczego wykluczyć, ale na chwilę obecną przygotowywaliśmy się w tym układzie personalnym i wierzę głęboko, że ten układ personalny pozostanie do zakończenia tego sezonu, a co przyniesie to okienko letnie, transferowe. Mam nadzieję, że już w Ekstraklasie. To jest historia, myślę, że za wcześnie, żeby aż tak daleko w nią wybiegać. Jak wygląda sytuacja zdrowotna i kadrowa w drużynie? Trzech zawodników wypadło za kartki na najbliższy mecz. Kontuzjowany jest też Samu Korale.
No wiadomo, że jest ta trójka, która nie może grać z powodu czwartej żółtej kartki. Jest Samo, który jest po zabiegu i jego powrót do zespołu też troszkę potrwa. Natomiast pozostali zawodnicy są gotowi do gry. Każdy jest w pełni przygotowany. Każdy jest jak gdyby chętny, żeby wybiec na to boisko. No i odpukać. No, mamy jeszcze jeden dzień przed sobą, jeszcze jedną jednostkę treningową. Ważne, żeby tutaj jak gdyby też po tej ostatniej jednostce treningowej mówić, żeby mógł powiedzieć, że wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. W linii pomocy jest istny problem bogactwa. Czy cieszy się pan z tak mocnej ławki, czy przewrotnie trochę frasuje, że trzeba wybierać spośród tylu piłkarzy przed pierwszym gwizdkiem? No to na pewno przed pierwszym gwizdkiem jest ból głowy dla trenera, ale taki naprawdę dobry ból głowy. To jest też pewna zagwozdka dla piłkarzy, no bo każdy chce grać. Nikt nie chce siedzieć na ławce i patrzeć na to, co się dzieje z boku. Natomiast trzeba pamiętać, że ta runda po pierwsze będzie trudna, ciężka. No i ona też w pewnym swoim wymiarze jest długa. Nie można wykluczyć kontuzji, nie można wykluczyć kartek. Dlatego trzeba się cieszyć, że ta kadra jest szeroka i wyrównana i że praktycznie we wszystkich formacjach mamy zawodników, którzy rywalizują o miejsce w podstawowej jedenastce. To mnie jako trenerowi stwarza komfort, bo nawet jeżeli popatrzymy na sytuację taką, że nie może w jutrzejszym meczu z powodu kartek zagrać trzech zawodników, Adrian Klimczak, Max Rozwandowicz i Drago i po urazie jest Samu, a mimo to nie mamy problemów, żeby skompletować mocną jedenastkę na ten mecz, no to pokazuje, że warto taką kadrę mieć. Jeszcze pytanie z portalu łódzkisport.pl. Wiktor Żyter zasłynął z tego, że już kilka razy był katem ŁKS-u. W ostatnim meczu w barwach Puszczy Niepołomice zdobył 3 bramki. Teraz przyjeżdża jako zawodnik GKS-u Tychy. Czy szykuje pan któregoś z piłkarzy do indywidualnego odkrycia tego zawodnika i wyłączenia go z gry? Nie, każdy zawodnik u mnie w zespole musi być odpowiedzialny za strefę, której broni, bo mówimy tutaj o działaniach defensywnych, mając na myśli zawodników GKS-u Tychy, więc absolutnie żadnego krycia indywidualnego, jeśli chodzi o sposób prowadzenia gry, nie przewiduję i przewidywał nie będę. Natomiast czym innym są stałe fragmenty gry, gdzie czasami trzeba przykryć zawodnika indywidualnie. Ale tym zajmuje się już trener Pogorzała i trener Roland. Jeżeli taka będzie potrzeba, to oczywiście z takiego wariantu skorzystamy. To tyle, jeżeli chodzi o wypowiedzi przed meczem ŁKS-GKS Tychy. Przypominamy, jutro 12:40 zaległe spotkanie 17. kolejki Fortuna pierwszej ligi. A gościem ŁKS TV był teraz trener ŁKS-u Wojciech Stawowy. Dziękuję.